Dobra, wracam z powrotem. Po krótkim cięciu. Więc tutaj mieliśmy co, proszę pana? Jeszcze raz. Imię, nazwisko, zgodność. Wydano dla... Zgodność. I czy tutaj się zgadza? Zgadza się. Numer paszportu. Zgadza się, dobra. Masa się nie zgadza przede wszystkim. I widzę, że już się nie zgadza. Ważne do. Czyli też się nie zgadza. Powód przyjazdu, handel. Republika Kazachstanu. No to akurat dobra. Typ pojazdu. Mikro 26. To nie jest Mikro 26. Teraz sprawdzimy jeszcze. Jak wygląda nasz Mikros 26. Poczekajcie. Mikros 26. Tu. No dobra. To jest maluch. Okej. Okay. Ale widzę, brak szyby z tyłu. Tutaj raczej nie ma nic. Okej, okay. Kapci nie ma, lusterka ma. Z przodu to ma, czy nie ma gdzieś gumy? Nie ma. Okej, okay. W takim razie. Proszę pana. Szyba. Wybita szyba raz. I teraz tak. Tam nie wiem, czy się paszport zgadzał. Okej, okay, właściciel. Numer rejestracyjny, jeszcze sprawdźmy. AR1654, dobra, to się zgadza. Ważne do, to już mamy. Dobra. Druga sprawa. Proszę pana. To taka, że pan ma nieważną kartę pobytu. Zdjęcie, waga, typ pojazdu, tło dokumentów, pieczątka, data ważności się tutaj nie zgadza, imię, nazwisko się wszystko zgadza, a i waga pojazdu się nie zgadza. To jest 660, albo to jest przekłamane. Jeszcze raz. Niestety, proszę pana. Nie przejedzie pan. Odrzucam. Dziękuję. Do widzenia, proszę pana. Ataju, siem rachowy. Aha. Aha, bo to jest dobra. Laban. W każdym razie, do widzenia. Dobra. Tam konstrukta była jaka? Tego pojazdu? 97M. No nie, dobra. To nie jest pan. W takim wypadku poproszę opuścić pan pojazd. Przede wszystkim poproszę od pana dokumenty. Dziękuję. Teraz tak. Proszę mi pokazać. Jest. Karta wstępu. Data ważności. O Jezus. Przepraszam, to. A, bo ja tu sprawdzam. Dobra. Okej. Okay. To sobie zamkniemy. Numer rejestracyjny. Tranzyt. Ile tu wychodzi? Aha, jeszcze numer paszportu. Dobra. 1210, liczmy. 1210. Masa wagi, tak? Dobra. Proszę pana. Ja mogę tutaj mu teraz... Dobra, szyba wybita. Dobra, koniec dyskusji, kurwa. Nie będę się z tą bawił. To wszystko. Proszę pana. Już panu mówię.
Zniszczone szyby raz. W sumie tyle. Akarystańska atliszta. No miejmy nadzieję, że dobrze postąpiłem, bo ja... O, widzicie? Prawidłowe dokumenty miał. Poproszę następnego. Ale tu coś widzę, że chyba jest guma. Coś tu chyba jest nie tak, proszę pana. No oczywiście, kapeć jak cholera. Ups, przepraszam. Dobra, on jeszcze nie wyszedł. W sumie co mogę sobie podziałać. Okej. Dobra, lampy z tyłu to. Rejestracji nie ma. A tajcie waliszu komandiru! Proszę rado. Przembudu, eto pariatko. Ty mi coś takiego dziwny wyglądasz, podejrzanego. O, brak zderzaka jest, proszę pana. A kurde, no tak to my się tutaj bawić nie będziemy. Brak zderzaka, lampy są. Aha, tu dwie gumy są. Dobra, czyli tu ma podwójnego kapcia. No i dobrze. Numer paszportu. Czy się zgadza? Zgodność. Azam 72. Okej. Okay. No, to jest ciężarówka bardziej. Masa wagi i 2 tony. No to sprawdźmy. Przepuszczalne jest, okej. Okay. Czy tutaj się... a co tutaj? Aha, mi się oczy zmęczyły. Lol. Co tu się stało? Mam sześć spać, czy jak? Dobra. Numer paszportu. 17 kwietnia 81. Ważne do 3 listopad. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Czyli już jest po. Czyli już mamy po. Praca, wjazd. Data ważności 12 listopad. 81. Władysław Urkwa. Władysław. Dobra. Jeszcze tylko dowód rejestracyjny panu. Aha, brak dowodu rejestracyjnego widzę. LBS 3460OK. Dobra. Więc teraz tak, proszę pana, powód jest następujący. Proszę o wyjście z samochodu. Ja tutaj zasiądę. W jakieś schopki ma pan? Uszkodzenie części pojazdu. No i co ja mam zrobić? To muszę sprawdzać. Niestety. Takie rzeczy. Dobra. Proszę pana. Więc informuję pana, iż jest brak zderzaków w wersji 1. Zrokowana kod nie, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Data ważności się nie zgadza. Pokaż mi numer paszportu. Paszport, numer paszportu. 9 UED 89. Dobra, to też się zgadza. List przewozowy nie ma. Numer rejestracji. Aha, jeszcze, no właśnie. Czyli dobra. I przebito opony w 2 sztukach. Brak zderzaków 1 sztuki. Lusterka ma, światła ma, okej. List przewozowy brak. Numer rejestracyjny, okej. Zdjęcie turnej stworzą kierowcy. Aha. No zgadza się. Waga pojazdu. Porównaj wartość pomiaru wagi samochodowej z dowodem rejestracyjnym oraz początką pieczątki służbowej. No to mamy 2 tony. Tu jest 1480. Odliczymy jeszcze raz. 1400. A powinna być masa
2000. Aha, nie mogę tego podnieść, dobra. Okej, okay, proszę pana. Informuję, iż jest pan. To ta pewność się nie zgadza. Odrzucony. Z powodu. Wacio Dajnara. Do widzenia. Dajcie waliszu komandiru! 8, 97M. Ty, to jest ten. To jest ten chłop. Jak my go kurwa zatrzymujemy od razu. To jest w ogóle, wypierdalaj samochodu gościu. Wysiadka. Paszport najpierw. Paszport. Arosko propsze aman. Atmatur. Nie, nie będziemy zakończali kontroli. Proszę wejść do samochodu. A my zaraz go złapiemy tu, proszę. Ważne, numer rejestracyjny 97EIM. Dobra, Ozen. Oraz Alejew. Dobra. 2000 waga samochodu. Proszę sprawdzić. Waga. No, mieści się. Krótko, frejkę 8. CS8, dobra, tu jest pieczątka podrobiona, ewidentnie, typ jest 2022, proszę pana, w takim wypadku, proszę o wyjście z samochodu. Sprawdzimy sobie tu jakieś schowki, nie ma nic. Nic nie ma. O, jeszcze lampa jest wybita, proszę, jak pięknie. I z tyłu też. No. Czyli z tyłu mamy lampę i z przodu mamy lampę. Okej. Okay. Zniszczone światła jedno i nie, dwa zniszczone światła. I teraz tak. Jest pan zatrzymany. Wacio Dajnara. Dziękujemy. Ale ja jestem dobry. I tak jestem na minusie. Ale można jego auto jeszcze przeszukać teraz dokładnie. Jak jest zatrzymany. Bo nie będziemy się teraz tu. O, proszę. Okej, tu nic nie ma. Aha, ja potrzebuję. Proszę. Pieniądze znalezione. Szkoda, że ja sobie nie mogę tej. Kurde, klizgnąć tych pieniędzy. Pieniądze. Dziękuję. Tu nic nie ma. Amfetamina. Nie, elegancko, narkotyki w dwóch sztukach. Kokaina, nie amfetamina. Tutaj się nie bawią w takie rzeczy, widzę. Nie, dobra. Tu sobie wrzucimy. Nie, to breszką. Nie ma nic. Nie, dobra, więc ostatecznie. Pieniądze, fajki, papierosy w dwóch sztukach. Wszystkie koła sprawdzone są? Tak. Także Władek. Probrzać! Wadlo haman menu aćmiru! Faj to probrzaju! Jezus, przepraszam, Władku. Nie tak, tak miał nie wyglądać. Weź no tu. Oczyść tego pana. Ale ja jeszcze muszę odstawić nasze tutaj znalezisko.
elegancko. A nie, poczekaj, bo tu jeszcze mogłem sobie nożem zrobić. No, to tak nie wiem. Że ja nóż mam. Dobra, zamykamy, żeby nas tutaj nie okradli. Dwóch siedzi w celi. Idziemy spać. Odpoczywamy. Taki króciutki filmik. Zostaw łapkę, subskrypcję.